Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny lipcowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Mamy dzisiaj dla was z Bonnie Blue powieść, która zaskoczyła nas na różnych płaszczyznach. Zaskoczyła nas podjętą tematyką, motywami, które są niby tak świetnie znane w literaturze, ale tutaj są w zupełnie innej odsłonie oraz na końcu emocjami, jakie w nas wywołała. Będzie to historia z tajemnicą w tle, z wielką miłością i zbrodnią. Powieść, którą recenzujemy we współpracy z księgarnią internetową Bonito, do której link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was, za ścianą, Sarah Waters. Jest rok 1922, Londyn, Wielka Brytania, kilka lat po zakończeniu I wojny światowej. 26-letnia Frances Rye mieszka z matką na przedmieściach, w wielkim domu, opustoszałym po śmierci ojca i braci. Aby zaradzić swojej ciężkiej sytuacji finansowej, postanawiają wynająć część domu sublokatorom i w ten sposób na piętro wprowadzają się Leonard i Lillian Barber. To młode małżeństwo, które w dotychczas niby ułożone i spokojne życie Frances wprowadzi wkrótce wielką tęsknotę i niepokój. Wkrótce coś się wydarzy, coś się wykluje i pojawi. Narodzi się zakazane uczucie, które niestety będzie miało tragiczne w skutkach konsekwencje. Za ścianą Sarah Waters to najprościej rzecz ujmując powieść obyczajowa, ale... No właśnie, to opowieść o społecznych przemianach powojennej powiktoriańskiej Wielkiej Brytanii. O skutkach, jakie te zmiany przyniosły społeczeństwu, ale przede wszystkim kobietom. To także historia wielkiej miłości na życie i śmierć, bo śmierć tutaj uderza niespodziewanie i z impetem. To w końcu opowieść o zbrodni i karze, o wyrzutach sumienia i rozterkach moralności. Posłuchaj, Lilian. Chyba niechcący dałam ci do zrozumienia, że byłam kiedyś zaręczona, że miałam romans. Znaczy się, z mężczyzną. Zawahała się, po czym brnęła dalej. Prawda jest taka, że owszem, w pewnym sensie miałam romans przed paru laty, ale z dziewczyną. Nie wiem, czy wiecie, ale Sarah Waters jako pisarka uznana jest za jedną z ikon ruchu LGBT. Jej specjalnością akademicką jest właśnie literatura gejowsko-lesbijska, skupiająca się wokół mniejszości seksualnych, jednak w kontekście historycznym. Dlatego, że jednocześnie jest ona znawczynią literatury wiktoriańskiej. Dzięki temu Sarah Waters w swoich powieściach łączy te niby zupełnie nieprzystające do siebie wątki i tworzy wyjątkowe historie o tożsamości uwikłanej w konwenanse. A teraz w ramach podsumowania mamy dla was trzy powody, dla których warto pożreć, warto się zanurzyć i podsłuchać, co słychać za ścianą Sarah Waters. Po pierwsze, powojenna Wielka Brytania. Lata po I wojnie światowej to czas wielkich zmian dla społeczeństwa Wielkiej Brytanii, zmian obyczajowych, które w pył obracają wiktoriańskie wartości. Po drugie, znane motywy w innej odsłonie. Sarah Waters wykorzystuje znane motywy trójkąta miłosnego, miłości zakazanej, zbrodni i kary, jednak robi to w taki sposób, że odbieramy jej jako coś zupełnie nowego. Po trzecie, styl autorki. To proza na wskroś brytyjska, w której widać chociażby odbicie w stylu Virginia Woolf. Tam niby nie dzieje się nic, a jednak dzieje się wszystko. Za ścianą Sarah Waters zaskoczyło mnie intensywnością poruszanych w niej tematów. Bo niby z jednej strony mamy tutaj takie zupełnie znane wszystkim klasyczne motywy, jak chociażby ten trójkąta miłosnego, jednak poprzez przekręcenie ról i wtłoczenie w kontekst historyczny, ta powieść zyskuje zupełnie inny wymiar. Całość czyta się jak najlepszy kryminał, jak dramatyczny romans z niecodziennym rozwiązaniem. A jednak gdzieś z tyłu głowy wciąż pozostaje to wrażenie, że jest to taka typowa opowieść o walce serca z rozumem. Moim zdaniem to właśnie tutaj widać ten kunszt autorki. Tak jak niegdyś Virginia Woolf, tak dzisiaj Sarah Waters tworzy opowieści o kobietach, o moralności, o wielkich wyborach, ale z wyczuciem i subtelnie poruszając najwrażliwsze strony czytelnika. Za ścianą wciąga, magnetyzuje urokiem i powiem wam, że naprawdę miałam wielki problem, żeby oderwać się od lektury. Tutaj jest po prostu genialnie zbudowane napięcie. Za ścianą Sarah Waters polecam dorosłym czytelnikom, głodnym doskonałej literatury brytyjskiej w najlepszym stylu.
to piękna i wyrafinowana lektura z małym dreszczykiem w tle. Za zaścianą Sally Waters raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej Bonito. A teraz czas na wyniki konkursu z drażliwymi tematami Neila Gaimana. Księgarnia internetowa Bonito przygotowała dla Was jeden egzemplarz tego wyjątkowego tomu opowiadań. Tym razem to Bonnie Blue podjęła się wylosowania zwycięzcy i jest to... Ola Jab, która napisała On Silent Hill. Gratulacje, kochana, gratulacje! Czekamy teraz na odzew i dane do wysyłki. I to wszystko na dziś, a my, moi drodzy, widzimy się już jutro, bo bezsenna środa i wydarzy się Bitwa Tytanów. Do zobaczenia, pa pa!